Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Minęły prawie 2 tygodnie z iPhone'em 12 Pro Max. Zapraszam do recenzji. I w tym roku 12 Pro Max jest dziwny, bo na ogół Pro Maxy miały po prostu większą baterię i większy ekran względem Pro. Tu jednak tych różnic jest więcej, mamy inny teleobiektyw, mamy inny podstawowy obiektyw. Tych różnic rzeczywiście troszkę występuje i o nich powiemy sobie za chwilę. Pomijam już pudełko, w pudełku oczywiście nie mam adaptera, jest tylko kabel. Przy telefonie za tyle pieniędzy, ponad 5000, prawie 6, to jednak troszkę nie wypada. Robiłem o tym osobny materiał. Jeżeli chodzi o design, jakość wykonania, na pewno jest to świetnie zbudowany smartfon. Zresztą nie miałem zastrzeżeń co do 12, 12 mini również. 12 Pro nie miałem, natomiast jakby stal nierdzewna plus połączenie szkła z tyłu, z przodu, ceramic shield wypada rzeczywiście bardzo dobrze. Mówiłem też o tym w porównaniu, że w trzecim dniu upadł mi ten iPhone na kostkę brukową. Obrysał się troszkę, nie jakoś bardzo mocno, trochę gdzieś tu na obiektywach, ale przetrwał. Czy jest mocniejszy od poprzedników? Pewno tak, mając na uwadze szczególnie ten przód, jeżeli chodzi o to szkło. Ale tak jak już mówiłem wielokrotnie, to, że mamy dużo lepsze, no powiedzmy nawet na papierze, ale i w rzeczywistości szkło, nie oznacza, że ono nie pęknie. To jest nadal szkło i tutaj dużo zależy od przypadku, jak telefon upadnie, czy nie będzie jakiś kamyczek, czy nie upadnie prosto. No, scenariuszy jest naprawdę bardzo dużo, więc jeżeli ktoś chce bardzo uważnie telefon, to zawsze jakiś dodatkowy case i szkło naprzód. Polecam. Jeżeli chodzi o wygląd i o gabaryty. Co do wyglądu, muszę powiedzieć obiektywnie, że iPhone 12 Pro Max bardzo mi się podoba. Płaskie ramki wyglądają świetnie, pomimo tego, że się bardzo pasują i wyglądają bardzo nieestetycznie. Na tych jaśniejszych kolorach chyba wygląda to troszkę gorzej, szczególnie na tym złotym. Nie wiem jak na tym pacyficznym niebieskim, ale to nie wygląda to zbyt estetycznie. No i zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o chwyt urządzenia, to no mamy wrażenie, że jest to smartfon premium bez dwóch zdań. Wygląda fajnie, płaski tył, płaskie ramki, oczywiście notch, którego no nie dało się pozbyć ani zmniejszyć niestety, ale ogólnie muszę powiedzieć, że telefon wygląda bardzo ładnie. Jedyne co mogłoby mi przeszkadzać, to może te znaki towarowe, które są w wersji europejskiej, to tyle. Przypominam, że wersja na Stany Zjednoczone ma po prostu tutaj dodatkowe takie miejsce jakby do odłożenia rysika, ale tak na dobrą sprawę jest to oczywiście wzbogacona wersja 5G. Nas tego w Europie nie ma, więc mamy znaki towarowe i tak na dobrą sprawę tyle. Przyciski są płaskie, ledwo wystające, ale bardzo dobrze klikalne, wszystko świetnie spasowane. Tu naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak jak mówiłem, tył zresztą w 11 Pro Maxie matowy nie oznacza, że w ogóle się urządzenie nie palcuje. Możecie to zauważyć teraz. Bardzo brudzą się obiektywy, bo one są w wersji Pro właśnie błyszczące, a nie jak na odwrót w wersji 12, że tu jest matowe, a tył jest błyszczący. Ale ogólnie design samego telefonu mi się podoba. Jeżeli chodzi o wielkość, to jest największy iPhone, jaki kiedykolwiek powstał, 6,7 cala, więc jest ogromny. Oczywiście ekran trochę wyższą rozdzielczość ma niż 11 Pro Max, natomiast tych różnic naturalnie nie widać. Co do wielkości samego smartfona, mówiłem wielokrotnie wcześniej, niestety jest to też potwierdzenie tego, że telefon mi wypadł po prostu wieczorem, jak byłem na zdjęciach i upadł bezpośrednio na bruk. Jest to, że telefon jest bardzo nieporęczny. Nawet jeżeli ktoś ma bardzo duże dłonie, myślę, że nie będzie komfortowo korzystał z tego telefonu. Ja bardzo rzadko chwytam go w ten sposób, rzadko kiedykolwiek w porównaniu np. do 11 Pro Maxa, gdzie no, byłem przyzwyczajony do pisania jak idę po schodach, czy jak idę po ulicy. Tu się z tym nie odważyłem. Przez to, że raz mi upadł, a po drugie cały czas mam wrażenie, że telefon jest zbyt duży, niekomfortowo się go trzyma, jest troszkę cięższy, chociaż ta różnica jest marginalna. Zresztą wszystkie szczegóły są właśnie w tym porównaniu. Natomiast no, telefon nadal wydaje mi się, że jest zbyt duży. Nie jest komfortowy, to muszę powiedzieć bez dwóch zdań. Ja zostaję przy 12 Pro Maxie, bo zawsze chcę mieć powiedzmy tą najmocniejszą wersję, no i ze względu na baterię. Ale jeżeli ktoś się wahał między 12 Pro i 12 Pro Maxem, bo nie wiedział, czy nie będzie ten telefon za duży, to zdecydowanie odradzam. Przez to, że te ramki są płaskie, dużo po prostu mniej komfortowo się go trzyma niż 11 Pro Maxa. Bardziej wbija się w dłoń. Przy tej wersji 12 i 12 mini to jest rzeczywiście dużo lepsze rozwiązanie, no bo możemy telefon objąć jedną ręką. Tu nie do końca i jak się gimnastykujemy, to niestety jeszcze bardziej wbija się to. Więc jeżeli myśleliście o tym telefonie, to dobrze przemyślcie, bo telefon naprawdę jest duży, chociaż wiadomo, nie największy na rynku, ale przez to, że ma płaskie te krawędzie, jego operowanie no jest takie i mało komfortowe,
dźwiękowe i dość utrudnione. Przejdźmy do oczywistych oczywistości, a mianowicie do głośników. One są świetne, bez dwóch zdań. To nie są najlepsze głośniki, mówiłem o tym wcześniej, że ROGFON 3 ma najlepsze moim zdaniem. Natomiast to jest ciut lepiej może niż w 11 Pro Maxie, czyli genialnie. Uważam, że naprawdę są bardzo, bardzo dobre te głośniki. Może gdzieś tam w środku ciut głośniej jest, przez to ogólnie wrażenie jest takie bardziej pełne. Na pewno głośniki są bardzo dobre, jeżeli ktoś szuka telefonu ze świetnymi głośnikami. Myślę, że w ogóle wszystkie iPhone'y tegoroczne, zeszłoroczne również spisują się tutaj rewelacyjnie. Co do ekranu. Ekran, tak jak mówiłem, trochę wyższą rozdzielczość, 6,7 cala. Zwracam uwagę, że przez to, że ekran jest płaski z przodu również, to niestety mam wrażenie, że te ramki wokół są niestety trochę grubsze niż w 11 Pro Maxie. W sensie one tam są zaokrąglone, więc jakby nachodzą na korpus. I jakby wrażenie tych bezramkowości, przynajmniej na dole, po lewej, po prawej, jest dużo większe niż tutaj. I to myślę, że jest dość oczywiste. Notch został niestety, szkoda, gdyby go w ogóle nie było, to rzeczywiście urządzenie wyglądałoby rewelacyjnie. To Face ID w tym notchu działa świetnie, trochę z lepszych kątów niż przy 11 Pro, ale to nie jest jakaś ogromna różnica, nadal uważam to za rewelacyjne rozwiązanie. Może nie w trakcie, kiedy nosimy teraz bardzo często maseczki i fajnie by było, gdyby jednak w przycisku był skaner odcisków palców, taki dotykowy, jak chociażby w iPadzie Air 2020. Nie można mieć wszystkiego, ale ogólnie Face ID i tak uważam za świetne rozwiązanie, które w 99% przypadków działa po prostu rewelacyjnie. A co do samego panelu? Pomijam to, że się nazywa Super Retina XDR OLED, natomiast to jest świetny panel, jeżeli chodzi o jasność minimalną, maksymalną, kąty widzenia. Wygląda tutaj to rzeczywiście rewelacyjnie, szczegółowość jest bardzo dobra, tym bardziej, że od iOS 14 już można wreszcie na YouTubie, na aplikacji po aktualizacji puszczać filmy 4K, nawet na tym ekranie, który nie jest 4K, ale wygląda to bardzo dobrze. I zwrócę uwagę tutaj tylko na jedną rzecz, którą też zwróciliście mi uwagę gdzieś tam w komentarzach i na Twitterze, że ten panel jest nieco bardziej skalibrowany na barwy ciepłe niż tak chłodne czy bardziej wyważone jak w 11 Pro Maxie. To widać, szczególnie przy tych bielach. W takim codziennym użytkowaniu nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ekran świetny. 800 nitów takiego typowego na dworze, bez dwóch zdań, 1200 przy HDR-owych treściach. Naprawdę ekran jest bardzo, bardzo dobry. Ciężko mi powiedzieć, czy najlepszy. DisplayMate mówi, że tak, natomiast nie mam bezpośrednio ze sobą wszystkich największych konkurentów, żeby to ocenić. Co do specyfikacji, mamy Apple A14 Bionic. Zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, że to jest pierwszy procesor, który jest 5-nanometrowy, jeżeli chodzi o iPhony. I druga kwestia jest taka, że wreszcie mamy 6 GB pamięci RAM. Mówiłem, czym to się objawia. W normalnym użytkowaniu nie ma kompletnie to znaczenia, ale przy korzystaniu z aparatu, który cały czas działa jakby z trzema soczewkami włączonymi, cały czas jakby rejestruje to, co się dzieje, nawet jeżeli nie robimy zdjęcia, przy 11 Pro Maxie powodowało ubijanie to wszystkich aplikacji w tle, jeżeli się więcej pobawiliśmy w aparacie. Na 12 Pro Maxie to nie występuje, na 12 trochę, też zapraszam do tamtej recenzji jeszcze raz. To jest ten jeden element, który powodował, że w iPhone 11 Pro Max miałem wrażenie, że mam flagowca, ale nie do końca. W sensie wszystko działało świetnie i tak samo działa tutaj rewelacyjnie. Natomiast to była jedyna rzecz, która powodowała, że miałem wrażenie, że ej, przecież to jest telefon za tyle tysięcy i aplikacja aparatu jest tak niezoptymalizowana, że ubija wszystkie aplikacje w tle. Tu to nie występuje, więc z tego się cieszę. I drugą nowością, jeżeli chodzi o kwestie specyfikacyjne, jest to, że nie mamy w podstawowej wersji 64 GB, tylko 128. Dla mnie to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście chcielibyśmy w podstawowej wersji jak najwięcej, więc cieszę się. Natomiast 64 GB, gdyby była tańsza, pewno wybrałbym tamtą opcję. Biorąc pod uwagę, że 64 GB dla mnie jest wystarczająco, ja się mieściłem, robiłem o tym osobny materiał na właśnie 11 Pro Maxie przez ostatni rok. Wcześniej miałem 10S Maxa 256 i tak całej galerii nie mogłem pobrać sobie do trybu offline, więc dla mnie żadna różnica. I przejdźmy sobie do tyłu. Aparat. 3 obiektywy, każdy 12 megapikseli, i mamy podstawowy ze światłem 1.6 i to jest ogromna różnica. Ktoś, kto Wam mówi, że to nie jest różnica, to niestety jest w błędzie. Zapraszam do tego porównania, o którym mówiłem. W znacznej większości przypadków, kiedy w domu robiliście zdjęcia poprzednimi iPhone'ami i włączał Wam się tryb nocny, jeżeli w ogóle taki już mieliście, bo powiedzmy tylko w poprzednich było, to tutaj się ten tryb nocny nie włączy i zdjęcie będzie wyglądało jak w ciągu dnia zrobione. I to jest zasługa, przynajmniej w tym modelu też tego, że jest po prostu większa matryca i na to zwracam uwagę, ale przede wszystkim tego, że jest światło 1.6, tak samo jak w 12 czy w 12 mini. Więc to jest świetna sprawa, że po prostu te pośrednie warunki już nie są takie, albo się włączy ten tryb nocny, albo nie.
on praktycznie się nie włącza, jest naprawdę rewelacyjnie. I zwrócę uwagę, że tutaj nie mamy optycznej stabilizacji w obiektywie, tylko na matrycy, czyli nie rusza się oczko samo, tylko cała matryca. Czym to się różni? Tym, że zamiast jakby korekt w ciągu sekundy 1000 jest w stanie sam aparat zrobić aż 4000, czyli 4 razy bardziej precyzyjnie jest w stanie jakby ustabilizować ujęcia, czy też nagrania wideo. I oczywiście o tym powiemy sobie za chwilę. Później mamy 12 megapikseli ze światłem 2.4, to jest ultra szeroki kąt, 13 mm, więc nie najszerszy na rynku, ale szeroki. Mamy 12 megapikseli ze światłem 2.2, więc ciemniejszy niż 12 Pro, bo tam jest 2.0. Mamy telefoto i to jest 65 mm, a nie 52, czyli 2,5 razy zbliżenie, a nie dwukrotne. Uważam, że to jest duży błąd, o tym powiem sobie za chwilę. I na końcu mamy oczywiście TOF 3D LiDAR, który no jakby w moim takim codziennym użytkowaniu jest praktycznie niewidoczny, mając na uwadze, że on oczywiście poprawia ostrość w nocy, czy ogólnie ostrzenie podczas nagrywania, ale można go wykorzystać do wielu, wielu innych fajnych rozwiązań, o których chyba zrobimy sobie po prostu osobny film, bo tutaj by nam nie starczyło czasu. No i z przodu mamy 12 megapikseli ze światłem 2.2, zresztą tak samo jak ostatnio. I może przejdźmy sobie do tych zdjęć i zacznijmy od tych selfiaków. Selfiaki na iPhone'ach wypadają świetnie, z jednego prostego powodu. Są bardzo, bardzo naturalne. Wyglądają ładnie, nie są ani przeostrzone, ani jakoś kontrast nie jest mocno podkręcony, żadna kolorystyka przy żadnych kolorach konkretnych nie ma większej saturacji. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nowością oczywiście w tym roku jest to, że mamy tryb nocny na wszystkich obiektywach, więc również na aparacie do selfie, to raz. No i po drugie oczywiście tryb portretowy z przodu i z tyłu jest również w trybie nocnym. No zwracam uwagę, że to nie jest tak, że nie możemy się tak ruszać i wyjdzie nam zdjęcie portretowe albo jakby w selfie nocne, niestety tak to nie działa, ale rzeczywiście jeżeli troszkę się ustabilizujemy, to zdjęcie jest na tyle ostre, że wygląda naprawdę bardzo dobrze i też naturalnie, nie jest jakoś tak prześwietlone czy wygląda jakoś z wielką ilością szumów, wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie. Natomiast najważniejsze jest chyba to, co oferują aparaty z tyłu. I muszę powiedzieć, że to jest prawie idealny zestaw. Wolałbym ten z 12 Pro, jeżeli chodzi o teleobiektyw, bo od tego teleobiektywu sobie zaczynamy. Niestety to, że mamy dwukrotne zbliżenie, to nie jest dla mnie żadna satysfakcja z tego, że mamy ciemniejszy obiektyw, bo to jest właśnie dokładnie ta sama sytuacja. Różnica między zeszłorocznym iPhone'em, jeżeli chodzi o podstawowy, i tegorocznym, gdzie mamy jaśniejszy główny aparat, powoduje, że w wielu scenariuszach po prostu tryb nocny się nie włącza. A tu niestety na odwrót, bardzo często te zdjęcia są ciemniejsze i to w porównaniu właśnie z 11 Pro Maxem pokazuje. Co z tego, że bliżej i może więcej szczegółów, skoro te zdjęcia są ciemniejsze i pojawia się więcej szumu, bo jeżeli zrobimy to zdjęcie bez trybu nocnego, to niestety tak to wygląda w porównaniu do 11 Pro Maxa. Więc ja bym wolał to dwukrotne zbliżenie z jaśniejszą optyką. No ale ogólnie muszę powiedzieć, że jeżeli mamy świetne warunki oświetleniowe, no to to zbliżenie dodatkowe zawsze jest jak najbardziej w porządku. Zresztą tu też można troszkę więcej sobie zbliżyć, jeżeli chodzi o cyfrowe rozwiązanie w tym roku. Jest to dokładnie 12 razy, a nie 10. Natomiast no to jest już jednak sztuka dla sztuki, bo jakby ilość detali jest rzeczywiście niska. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia ogólnie z wszystkich obiektywów, no to tutaj jest powiedzmy ta magia iPhone'a, która była już poprzednio. A mianowicie taka, że po prostu te zdjęcia z wszystkich obiektywów są do siebie naprawdę bardzo, bardzo podobne. To nie jest tak, że zawsze, miałem kilka przypadków, gdzie kolorystyka delikatnie się różniła, ale w większości przypadków jednak te zdjęcia wyglądają tak, jakbyśmy faktycznie się cofnęli albo przybliżyli. To nie jest tak, że po prostu widać, jakby były robione zdjęcia z tego samego telefonu zupełnie różnymi telefonami, więc to jest ta różnica, o której warto wiedzieć i myślę, że to jest rzeczywiście spory, spory plus. Naturalnie zdjęcia są ostre, szczegółowe, świetną dynamikę mają ze wszystkich aparatów. Oczywiście tu mamy Smart HDR 3, czyli tą poprawioną wersję i wygląda to bardzo, bardzo dobrze, niezależnie czy robimy zdjęcie pod słońce, czy też nie. Zwracam tylko uwagę na jeden taki aspekt, że może nie zawsze Wam się wydawać, że to zdjęcie było aż tak ładne, jak je robiliście, a to z tego względu, że jak wchodzicie do galerii, ono też na początku wygląda tak, powiedzmy, ok, a później po chwili się robi takie no naprawdę podciągnięte, jeżeli chodzi o kolorystykę, to co prześwietlone nagle się tak troszkę ściemnia. Może jest ta różnica, że wyłącza się zdjęcie live i włącza się faktyczne zdjęcie z tym Smart HDR-em 3, ale wygląda to imponująco. No i muszę powiedzieć, że no mam może 10 zdjęć na te 200 czy 300, które zrobiłem z iPhone'a 12 Pro Max, które rzeczywiście było powiedzmy kiepskie i to na ogół z tego teleobiektywu. Ogólnie wygląda to świetnie.
Czym owocuje tym, że mamy większą matrycę, tą podstawową? Tym, że po pierwsze ładniejsza jest boka naturalna, w sensie rozmycie jest dużo bardziej naturalne. To nie jest jakaś kosmiczna różnica względem 11 Pro Maxa, ale widać to tam, że po prostu jakby no, tło jest tak bardziej naturalne. Druga kwestia jest taka, że niestety nie możemy aż tak blisko podchodzić, jeżeli chodzi o ostrość. W sensie większa matryca powoduje, że musimy się cofnąć. To występowało właściwie na wszystkich telefonach. Przypominam, że wszystkie te, które miały matryce 108 megapikselowe, które testowałem na kanale, cierpiały na bardzo podobne bolączki. I tu jest dość podobnie, chociaż aż tak duża ta matryca nie jest, chociaż fizycznie troszkę większa niż poprzednio. Więc nie można aż tak blisko podejść, no ale mamy ten teleobiektyw, żeby sobie rzeczywiście zbliżyć. Może dlatego właśnie jest to dwuipółkrotne, żeby sobie to zrekompensować. Szeroki kąt, niestety bez autofokusa, ale generuje świetny obraz ze świetną dynamiką. Myślę, że jedne z ładniejszych zdjęć w ogóle z szerokich kątów, jeżeli chodzi o aparaty. No i nie ma żadnego beczkowania, żadnego rozjeżdżania się kadru, winietowania czy utraty szczegółowości na krawędziach, więc jest naprawdę świetnie. Przede wszystkim ta dynamika robi robotę w tych zdjęciach, to bez dwóch zdań. Bardzo często można w internecie poznać, jak ktoś wrzuci zdjęcie z iPhone'a, z tego względu, że jest ono po prostu naturalne, nie ma żadnego dodatkowego kontrastu, niczego takiego. Może dla wielu to być jednak minus, bo są telefony, które no mają i tą saturację trochę podciągniętą, i ten kontrast taki dorzucony, i ogólnie po prostu te zdjęcia wyglądają tak bardziej przyjemnie do wrzucenia od razu do sieci. Tutaj, jeżeli chcemy coś zrobić bardziej artystycznego, musimy się pobawić, natomiast jeżeli zależy nam na naturalnych zdjęciach, to będzie na pewno telefon dla Was. No i jeszcze zdjęcia nocne. No tutaj od razu oczywiście mówię, że te zdjęcia nie są tak jasne jak u konkurencji. Konkurencja potrafi zrobić jaśniejsze zdjęcia, które są bardziej doświetlone, ale niestety one bardzo często mają więcej szumu i są bardziej przeostrzone, co nie występuje na iPhone'ie. Zdjęcia nadal pozostają bardzo naturalne, chociaż nie do końca tak jasne, jakbyśmy chcieli. Fajnie, że tryb nocny jest również w szerokim kącie. Przypominam, że pojawia nam się teraz taki krzyżyk, który no, postarajcie się utrzymać jakby w jednej linii, żeby jakby ten efekt tego zdjęcia nocnego był jak najlepszy. Mówiłem o tym chociażby w recenzji iPhone'a 12, bo tam to rozwiązanie również się znalazło. Więc ogólnie zdjęcia nocne są dobre, myślę, że naturalne, ale na pewno nie najjaśniejsze. A nie wiem, czy większości osób jednak nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o tryb ten portretowy, wygląda dobrze, w sensie fajnie wygląda przez to, że naturalnie nie tylko twarz, ale różne obiekty można robić w tym trybie nocnym, w trybie portretowym. Ładnie rozmywana jest boka, natomiast no to jednak nie jest naturalne rozmycie, tylko już takie sztuczne, więc ten efekt nie jest aż taki piorunujący, jak myślałem. Jest jeszcze jedna rzecz, która do zdjęć ma być dodana, mianowicie robienie zdjęcia w formacie RAW, czyli takie bardziej do edycji. One będą dużo więcej zajmować, ale będzie można rzeczywiście się nimi bardziej pobawić, w sensie i zmienić kolorystykę tylko powiedzmy jednego koloru na całym kadrze na inną, a reszta będzie wyglądała nadal identycznie, bez utraty jakości. No myślę, że zrobimy sobie osobny film, jak to się pojawi już oficjalnie, bo na razie bety nie chcę instalować na tym sprzęcie, szczególnie do testów baterii, o której powiemy sobie na końcu. Teraz przejdźmy sobie do wideo, które wygląda po prostu rewelacyjnie. To, że wideo w iPhone'ach jest świetne, moim zdaniem najlepsze na przestrzeni ostatnich kilku lat, to myślę, że nie jest jakaś wielka tajemnica. Oczywiście są inne telefony jak Samsungi czy Oppo moim zdaniem, które naprawdę bardzo ładnie nagrywa, chociaż Mate 40 Pro również sobie świetnie radzi. Ale ogólnie iPhony mają po pierwsze to, że nagrywają bardzo płynne wideo, po drugie mają możliwość przełączania się między obiektywami, no i tak jak mówiłem, ta kolorystyka jest zbieżna, więc przełączanie się między obiektywami bardzo często wygląda tak, że no, jakbyśmy się oddalali czy przybliżali, nie widać, że to jest zmiana obiektywu aż tak mocno. I trzecia rzecz to stabilizacja. W szerokim kącie dość łatwo osiągnąć dobrą stabilizację, przez to, że mamy no, bardzo szeroki kadr, to ucięcie kilku pikseli powoduje, że po prostu no, właściwie obraz może być nieruchomy. Jeżeli chodzi o podstawowy obiektyw, no to tutaj wygląda to gorzej, jeżeli chodzi o realizację, natomiast no, tutaj rzeczywiście ten zakres tej stabilizacji jest lepszy niż na 11 Pro Maxie. Nie jest to jakaś kolosalna różnica, ale widać. No i ogólnie te filmy wyglądają rewelacyjnie. I to nie tylko powiedzmy takie wow, jak będziemy gdzieś kręcić na dworze, zachody słońca, opadające liście i tak dalej, czy zachód słońca na plaży, ale również w domu, przez to, że chociażby z tego głównego obiektywu, który jest jaśniejszy, możemy częściej nagrywać wideo w takich pośrednich warunkach dużo, dużo lepsze. I to jest rzeczywiście coś niesamowitego.
Jeżeli chodzi o teleobiektyw, no tutaj widać, że to jest troszkę ciemniejsze, ale myślę, że tutaj bardzo dużo software'owo jest rekompensowane. Więc jeżeli miałbym problemy i rozterki odnośnie wideo, to myślę, że poszedłbym w iPhone'a. Natomiast seria 12 ma jeszcze jedną taką rzecz, o której naprawdę warto wspomnieć i nazywa się to ogólnie 10-bit HDR, można by to tak ująć. Natomiast chodzi oczywiście o takie Dolby Vision, bo to nie jest do końca takie prawdziwe Dolby Vision, które znamy z telewizji. Jest to oczywiście taka okrojona trochę wersja. Ale to jest tak trochę w stylu Apple, że zróbmy coś, co się tak powiedzmy nazywa, czyli jak ProRes RAW, ale że to jednak są RAWy, ale jednak nie. Tu też niby Dolby Vision, niby nie, ale jednak działa to tak. Więc efekt jest taki, że w bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, bo niestety przy bardzo słabych to tak nie działa. W momencie, kiedy wrzucimy sobie ten film gdzieś tam w galerii, on wygląda normalnie. Natomiast jeżeli wrzucimy sobie go gdzieś tam do programu, do obróbki, on automatycznie będzie w formacie HDR, co oznacza tyle, że ten film będzie wyglądał jakby był przepalony. Ale nic bardziej mylnego, po prostu tak dużo jest informacji w tym filmie zapisanych, szczególnie jeżeli chodzi o te jasne części kadru, że można sobie to ładnie skorygować i pokolorować ten film, że wygląda to rewelacyjnie. Myślę, że dla wielu osób może to nie mieć jakiegoś wielkiego znaczenia, ale przypominam, to jest w automacie zaznaczone, więc widać, że Apple po prostu chce, żeby to było jakby standardem, żeby tutaj się nic nie zmieniło, żeby to było właśnie tak nagrywane, bo wysyłanie takich filmów między iPhone'ami, które mają ekrany HDR-owe, powoduje, że te filmy po prostu wyglądają na tych urządzeniach, nawet przesłane, lepiej. No i ogólnie wygląda po prostu to świetnie, w sensie zakres dynamiczny jest tak jak no przy zdjęciach, no to wygląda po prostu rewelacyjnie, plus tak jak mówiłem, ta stabilizacja, plus ta płynność przechodzenia między obiektywami, to wygląda świetnie, jasność, ekspozycja, ostrość, bez dwóch zdań, naprawdę do wideo. iPhone myślę, że jest jedną z najlepszych opcji. No i na końcu bateria. 3687 mAh. Zwracam uwagę, że względem 11 Pro Maxa, tak jak mówiłem w porównaniu, to jest no prawie 10%, no bo tam mieliśmy 3900, więc to wydaje się dużo. Natomiast widać, że tutaj jakby software'owa kwestia oraz to, że mamy procesor w 5-nanometrowym procesie technologicznym wyrównuje praktycznie to do zera. W sensie wyniki są jak na 11 Pro Maxie, jak miałem go jako nowy telefon, może ciut gorsze, bo jednak 11 Pro Max był praktycznie nie do rozładowania przez 2 dni. Tu jest takie półtora dnia, myślę, że jest jak najbardziej w zasięgu. Jak mocno dociśniemy 11 Pro Maxa, to i tak wytrzymuje tak spokojnie 6-7 godzin na ekranie. To są świetne wyniki i naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. Nie miałem nigdy tak, żeby telefon od rana odłączony, wieczorem było trzeba już nagle na gwałt ładować. Na ogół i tak zostawało te 20-30, czasami 35%, więc te wyniki naprawdę są świetne. Zwrócę tutaj uwagę oczywiście na dwie nowe rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że nie mamy tego adaptera, więc musimy korzystać z innych ładowarek. Maksymalnie oczywiście 20W możemy ładować iPhone'y. I to zwracam uwagę, że też w przypadku standardowego połączenia kablowego można ładować dowolną 20W ładowarką. Natomiast jeżeli chodzi o MagSafe, czyli to przyłączanie tych takich ładowarek, o których mówiłem wcześiej, to niestety musi mieć specjalny adapter 20W od Apple, a nie każdy inny 20W albo nawet mocniejszy, bo niestety wtedy MagSafe ładuje tylko z 7,5W indukcyjnie, a nie z 15W jak jest maksymalnie. No i specjalnie nie kupuję tego adaptera, biorąc pod uwagę, że zamówiłem sobie HomePoda Mini, który ma wbudowany, ma w zestawie po prostu ten adapter, więc czekam, aż ten HomePod Mini do mnie przyjdzie i wtedy będę mógł dokładnie to sprawdzić. Ale i tak, pół godziny 50%, ładujemy telefon przewodowo bardzo szybko, więc nie mam jakichś tutaj większych zastrzeżeń, godzinka z kawałkiem, telefon jest naładowany, mając na uwadze, że bateria nie jest zbyt duża. I to jest jedyny przypadek, kiedy telefon potrafi się dość mocno nagrzać. Szczególnie jeżeli szybko ładujemy od zera praktycznie i odłączamy przy 80, kiedy telefon nie zdąży jeszcze zwolnić, jeżeli chodzi o szybkie ładowanie, to wtedy no, rzeczywiście czuć, że jest ciepły, albo jak zostawiamy go na dłużej na MagSafe, to wtedy ewidentnie też. Ale w codziennym innym użytkowaniu, przy licznych zdjęciach, nagraniach filmów, może zrobi się delikatnie ciepły, nic więcej, nie ma tu jakichś większych problemów. Zwrócę uwagę, że naturalnie zwykłe ładowanie Qi czy też Qi działa, więc ja korzystam nadal ze swojej starej ładowarki od Pixela, z Pixel Senda i ona spisuje się bardzo dobrze. No i nowa wodoodporność do 6 metrów do 30 minut. Nie wiem, czy ktoś w ogóle bierze telefon tak głębokie nurkowanie na chwilę, ale do okazjonalnego pływanie i zrobienie zdjęcia pod wodą jak najbardziej się przyda. Jest oczywiście miliard scenariuszy, które mógłbym jeszcze omówić, jak wyglądają gry i że działają świetnie, że nie ma jakichś większych problemów, nie spotkałem żadnego problemu w przypadku połączeń czy internetu.
Nie udało mi się niestety nigdzie złapać 5G, nie wiem dlaczego, bo inne telefony z Androidem na tej samej karcie łapały 5G u mnie w plusie, tutaj niestety się nie udało, nie wiem dlaczego. Podsumowując, iPhone 12 Pro Max to jest bez dwóch zdań świetny telefon. Jest też drogi, myślę, że to nie jest nic odkrywczego, natomiast mam jakieś takie dziwne poczucie, że oprócz tego ekranu, głośników i specyfikacji w wielu aspektach jednak gdzieś tam przyczepiam się do tego telefonu, bo okej, jest świetnie, że jest jakiś tam odświeżony, że wygląda troszeczkę inaczej, że jest wzmocniony, szczególnie jeżeli chodzi o to szkło, ale dlaczego jest aż taki duży, w sensie no chyba ktoś na to wpadł wcześniej, że przez to, że będzie miał kanciaste krawędzie, to będzie się go jakby trudniej trzymało w dłoni, że będzie sprawiał wrażenie jeszcze bardziej śliskiego, jeszcze bardziej wielkiego, takiego nie do operowania. Okej, dodali 12 mini w zamian dla osób, które wolą dużo mniejsze telefony i w ogóle 12 mini świetny, jego recenzja niedługo. Ale no chciałbym, żeby ten telefon miał wymiar po prostu 11 Pro Maxa i wtedy no wydaje mi się, że korzystałbym się z tego telefonu nieco bardziej wygodnie. Ten teleobiektyw, no po co mi dwukrotne zbliżenie, skoro jest ciemniejsze? No, dokładają jasność do podstawowego obiektywu, a w teleobiektywie robią ciemniejszy. Kompletnie to się nie trzyma jakby tej całości logiki w ogóle robienia zdjęć. I na końcu jedna rzecz, która po prostu mnie denerwuje, ale nie z tego tytułu, że ona tutaj jest, bo ja jestem do niej przyzwyczajony. No w końcu miałem 10S Maxa przez rok, 11 Pro Maxa, więc to notch, który wygląda identycznie, już jakbym się opatrzył, ale znika w moich oczach. To jest tak, jak mówiłem, że chociażby przy telefonach, które mają zginane ekrany, że ta kryza, która jest w chwili obecnej mocno widoczna, ona przy takim codziennym użytkowaniu gdzieś tam w naszej percepcji znika. Tak samo jest z tym notchem. Natomiast no chciałbym, żeby po tych, nie wiem, 3-4 latach już, kiedy wymyślili tego notcha i stała się to jakąś rewolucją, powiedzmy, bo stało się mimo wszystko, to skoro wszyscy poszli do przodu, no to chciałbym, żeby Apple również poszło i przez 4 lata się tutaj nic nie zmieniło. I to jest mój największy zarzut do tego telefonu, że ten notch powinien być mniejszy, że te skanery powinny być albo bardziej na krawędzi, albo już pod ekranem, no coś tu się powinno mimo wszystko jednak zmienić. Skoro zmienił się tak mocno wygląd samego telefonu, jeżeli chodzi o ramkę, no to ten przód też mógł się zmienić, no bo mając na uwadze to, że te ramki są no prawie identyczne, jak, czy nawet ciut mniejsze niż w 11 Pro Maxie, wizualnie wygląda to jakby były nieco większe, przez to, że ekran z przodu jest jednak płaski. Dajcie znać, co myślicie o 12 Pro Maxie, jeżeli macie, to jak wasze spostrzeżenia, czy jesteście zadowoleni, czy też nie. Jak macie 12, to również, chociaż recenzja 12 mini, myślę, że takiego chyba najciekawszego telefonu jakby z tej linii przed nami, chociaż myślę, że najbardziej opłacalny jednak jest 12, mając na uwadze takie normalne wymiary. Ale jeżeli macie poprzednie, to dajcie znać, czy zmieniacie, jak to wygląda u was. Zapraszam do wszystkich materiałów, o których mówiłem gdzieś tutaj, one są również w opisie i w kartach. Trzymajcie się, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania, aktualne ceny macie w opisie, no i cześć.